Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Przygotowałem dla Was dzisiaj nowość. Jest to zdrabka Wingo z serii Lotto oczywiście. Zdrabka jest o tyle nowa, ponieważ dopiero co trafiła do kolektur, a po drugie prezentuje nowy, bardzo ciekawy styl gry. Różni się znacząco od pozostałych zdrabek, co za chwilę Wam pokażę i oczywiście wytłumaczę. Tak więc słuchajcie, mamy tutaj dwa pola do gry. Jest to plansza numer 1 oraz plansza numer 2. Zasady w tej zdrabce są takie, że zaczynamy na polu start. Tu i w tym przypadku. Pod polem start jest jakaś cyfra. Przykładowo drapiemy pole start, mamy 21, tam cyfrę, to drapiemy pole 21. Jeżeli pod polem 21 mamy na przykładowo 20, drapiemy pole 20. I tak dalej, i tak dalej. Kolejne cyfry zdrapujemy, dopóki nie zobaczymy słowa stop. Jeżeli będzie słowo stop, to znaczy, że już jest koniec gry na danej planszy. Dodatkowo mamy tutaj również jeszcze pole bonus, pod którymi kryją się wygrane. A zapewne zadajcie sobie pytanie, no dobra, ale gdzie są kwoty wygrane? Skąd mogę wiedzieć, kiedy coś wygrałem? A no już Wam śpieszę z odpowiedzią. Mamy tutaj z tyłu przygotowane oto 5 wariantów wygranych. Jeżeli będziemy mieli 5 cyfr pionowo, poziomo, ukośnie, lub na przykład na krzyż, lub cztery rogi, dopiero wtedy wygrywamy kwotę. Stopni wygranych mamy aż 11. 11 stopień to 3 zł, a pierwszy stopień to 33 tysiące zł. Tutaj jest również legenda, że przykładowo za jedną linię mamy pionowo lub poziomo 3 zł, za cztery rogi 12 zł, a za pole X tutaj na planszy mamy główną wygraną 33 tysiące zł. Tak więc tutaj również jeszcze mamy pole bonus, o którym wcześniej wspominałem. Znajdź słowo win and go i wygraj przypisaną poniżej kwotę. Tak więc słuchajcie, myślę, że najlepiej będzie Wam zrozumieć, że ja Wam pokażę, jak na czym ta zdrabka polega i o co w tym chodzi. Tak więc zaczynamy od pola start, wcześniej wspomnianego. Pod polem start mamy liczbę numer 73. Szukamy pola numer 73, które jest tutaj. A tutaj mamy pole 21. Drapiemy pole 21 i tak dalej, aż do słowa stop. Kolejna nasza cyfra to 63 w rogu. Teraz szukamy 60. Tutaj. Numer 1, number 1. Tutaj mamy 34. Tutaj mamy 34. OK, 43 mamy w środeczku, 54, 7. No i słuchajcie, zdrabka jest o tyle fajna, że do końca pozostawia nas niepewności, bo do końca w sumie nie wiemy, czy wygraliśmy i ile wygraliśmy, tak? Dopóki nie zdrapiemy tego wszystkiego, widzicie, mamy tutaj taki bałagan, ale w sumie do końca nie wiemy, czy coś wygraliśmy jeszcze, czy też nie, dopóki nie zdrapiemy ostatniego pola z napisem stop, cały czas jesteśmy w grze. Teraz mamy 20, numer 8, 46, oczywiście towarzyszy nam niezwyciężony zdrapak, 36 teraz, pole numer 30, 17, 12, 61, 68, no i tutaj mamy nasze pole stop. Tak więc słuchajcie, w tym momencie możemy sobie sprawdzić, czy coś wygraliśmy. Pamiętacie zasady? Mamy tutaj pola, a więc tak, musimy mieć albo pionowo piątkę, albo poziomo, ukośnie w czterech rogach lub na X. Tak więc sprawdzamy. Jest cokolwiek pionowo? No niestety tutaj wszędzie jakieś pola są. Poziomo również, na ukos niestety również nie mamy nic. Cztery rogi niestety nie, mamy tylko dwa. Tak więc X również nam odpada, czyli ta plansza jest przegrana. Sprawdźmy kolejną planszę, może tutaj się nam bardziej poszczęści. Zaczynamy tak samo od pola start. 64. W rogu. Numer 38.
63, 28, 6. Dwadzieścia sześć szukamy. Tutaj. 31, 31. OK, 15. 49. Coraz gęściej się robi. 61 mamy tutaj. Numer 3 jest tu. 46, 24, 59. Jak widzicie, zdrapka jest bardzo przyjemna i tutaj również mamy niestety pole stop. Niestety kolejne pole stop. No i jak widzicie, niestety nie udało nam się wygrać. Nie mamy nic ani pionowo, ani poziomo 5 pól na ukos, na krzyż, ani 4 rogów, czyli tutaj ta plansza również jest przegrana. Ale jeszcze mamy tutaj pole bonus. Musimy w polu bonus znaleźć słowo win i go i ewentualnie wygrywamy przypisaną kwotę poniżej. Sprawdzamy. Niestety również przegraliśmy tą zdrabkę. Tą grę. Jest tutaj słowo oczywiście win, ale również korona i 6 zł, ale niestety korona nic nam nie daje, nic nie wnosi, czyli ta zdrabka jest do wyrzucenia do śmieci. Niestety nie do banku tym razem. Tak więc słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, chcecie więcej tej zdrabki Win and Go albo jakiejś innej, to pamiętajcie o łapce w górze, o komentarzu. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. To na razie wszystko. Trzymajcie się. Cześć!